Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichlis. Przed nami zaginiona wyspa i kolega Michaelo na pojeździe T90. Zobaczmy, co nam tutaj wyczaruje. Myślę, że bitwy by nie podeszło, gdyby nie była naprawdę ciekawa. Pojazd oczywiście na pewno wszystkim bardzo dobrze znany. Często widzimy go na polu walki. Twarda wieża, tak na ten poziom. Twardy kadłub, oprócz oczywiście brzuszka. No, brzuszek niestety tutaj w te rosyjskie maszyny wchodzi prawie wszystko. Zresztą nie oszukujmy się, prawie każdy pojazd ten brzuszek ma mięciutki. No zobaczmy, co tutaj koledze udało się wyczarować. Aha, na szczęście dingnęło. Przez chwilę widzieliśmy MGS-a, ale uciekł. Jest, odwdzięczamy się pięknie. Pierwsze obrażenia. A tutaj ładnie gdzieś po kadłubie zeszło. Jak tutaj się pochylimy, przeciwnik nie widzi naszego podwozia, wcale nie jest łatwo trafić. Praktycznie tylko tutaj ten punkcik czy włazy. No ale kto tam by w to celował, nie? Z takiej odległości wychylić się, strzelić, zwiać. Kolega cierpliwie czeka. Pojawia się na chwilę, ale ucieka z powrotem. Ciekawe, jak będzie się sprawował ten nowy system wykrywania. Ja już go niestety miałem okazję przetestować. Dlaczego niestety? No. Trafiła mi się bitwa, w której w odległości, no nie wiem, 150 może metrów stał przeciwnik, który do mnie strzelał. Jak strzelał, to się na chwilę zapalał, a po chwili znikał. No, delikatnie takie frustrujące, no nie mając nic wspólnego, że tak się wyrażę, z rzeczywistością. Ale trzeba to zrozumieć, że to jest jednak arkadówka. Tutaj nikt na realizm czy symulację liczyć nie może. Aha, mamy złowrogiego bałwana. No, bałwan na tropikach. To się dla niego dobrze skończyć nie może. Wohoho! Jaki jump! Myślę, że ten upadek zabolał go bardziej niż trafienie pociskiem. Ale wykańcza przeciwnika. W tym czasie możemy podziwiać tropikalne widoki. ...12-10. Delikatna przewaga przeciwnika. Co my tu mamy? BMD-4. A właściwie już nie mamy. Ładny strzał, ale zrobiło się mimo wszystko 7-10. Nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. A sami spodłupaliśmy tym razem. Ucieka, ucieka. Uda się coś jeszcze pyknąć. A zadymieni na całego. Zostajemy. O, widzę sporo osób z bastalionu, krzyż. Zobaczcie, ile już tutaj pocisków odbiło się od tego T90. Ustawili się z tej pozycji, że dziób jest pojazdu, przód pojazdu jest pochylony. Powoduje to, że nie widać jego brzuszka. Nie widać brzuszka? Dużo trudniej trafić, cokolwiek trafić, bo ma tak naprawdę tych weak spotów z przodu za dużo nie ma. Zobaczcie, tutaj jest z każdej strony ostrzeliwany. Stoi. Twardo stoi. Łatwiej było ściągnąć to coś, co stało obok. Rakietka. Ło, sami trafiamy. 6-9. Robi się coraz mniej ciekawie. Tym razem pięknie. 6000 ponad obrażeń. Dostajemy delikatnie tą rakietą, ale niewiele nam się dzieje. I tutaj z czego oberwiemy? Kolejna rakieta leci. A, ostrzeliwuje nas, ostrzeliwuje nas. Z hajków dosłownie, dosłownie rzecz biorąc, co zawsze wiedzieć.
kolejny. No i dokładnie ten sam efekt, czyli około 100 obrażeń, niewiele. No i kolega cierpliwie czeka, cierpliwie. Strzał na ślepo, no niestety niecelnie. Nie bardzo to tutaj to dobrze wygląda. Przeciwnik zyskuje coraz większą przewagę, tak naprawdę. Zeszło gdzieś tam po boku mocno. Centek B1, zobaczmy, wyjedzie. Oberwał. 3 do 5. Jest. Kurde! Myślałem, że już go tutaj sprzątnie. Nie udało się tym razem. Coś wyjeżdża na plecy. Ale tam broni nas XM, ósemeczka, 23 punkty życia. To już tylko kwestia czasu. Zaraz go pewnie dobije. Takie wrażenie. Pewnie się nie będę mylił. Dokładnie. 2 do 5. Zrobiło się już naprawdę nieciekawie. Gdzieś tam jeszcze walczy Stingray, ale też 255 punktów życia. Nie wróży mu tutaj jakiegoś długiego żywota. Wyjechał nam prosto pod lufę. No, tym razem odrywamy. Albert gdzieś tam przedezwał. Kolejny piękny strzał. Gdzieś on tam wyjeżdża? Gdzie on tam wyjeżdża? Ajajajaj. Podganiamy. 2 do 4. No ale właśnie pada. Nic dziwnego. No niepotrzebnie wyjechał, mógł się z rami gdzieś tam schować, pomagać. Ale wyrównuje, ładnie. 1 do 3. Z 1 do 4 na 1 do 3. 4 ubitych, 3 jeszcze zostało. I w tym momencie powinni wyjechać wszyscy naraz. Skoordynować swój atak, wyjechać. Jednego być może by sprzątnął, dwóch by go dokończyło. A tym razem się nie udało, niecelnie. No, zrobiło się ciekawie, bardzo ciekawie. Gorąca atmosfera, jak na dżunglę przystało. No, coraz mniej ciekawie. Ale pięknie. Po prostu pięknie. No i zobaczcie. Myśmy strzelili do jednego, a wycofało się dwóch. Takie zagrania widuję często tutaj ze znajomymi i czasami się zastanawiamy, gdzie ci ludzie mają te swoje... rozum, się tak wyrażę. No i patrzcie, padł, ale tego drugiego nie ma. On nie wyjechał. Już powinien już tu być i już ostrzeliwać. On dopiero teraz wjeżdża. Spóźnione, przeładowaliśmy. Pięknie, po prostu pięknie. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają wyniki. Oczywiście zasłużona wygrana, 4 nagrody, skrzyneczka, 7 odbitych, z czego 4 ubił już będąc tylko sam, 5 asyst, 11 tysięcy obrażeń ponad, 12 wyspotowanych, 6269 doświadczenia na 8 poziomie. Wynik naprawdę elegancki, końcówka naprawdę świetna, takich bitewek życzę Wam wszystkim jak najwięcej. Trzymajcie się, do zobaczenia.